Już jesienią na ulicę Tczewa wyjadą rowery miejskie, które będą częścią systemu metropolitalnego obejmującego wiele pomorskich miejscowości. Sprawdzamy, ile mieszkańcy zapłacą za tę usługę. System roweru metropolitalnego obejmuje między innymi Trójmiasto, Pruszcz Gdański, Kartuzy i Tczew. Wspólnego operatora poznamy pod koniec kwietnia, gdy zostanie rozstrzygnięty przetarg. Wiemy już, jakich cen możemy spodziewać się za skorzystanie z roweru metropolitalnego. Ceny, które są określone w przetargu, są cenami maksymalnymi, czyli operator może zdecydować w ofercie przetargowej, że te ceny obniży. I te ceny maksymalne to jest abonament w wysokości 10 zł miesięcznie i w ramach tych 10 zł mieszkańcy będą mieli darmo czas w wysokości 90 minut dziennie. Oczywiście też jest możliwość abonamentu, wykupienia abonamentu rocznego, jest to 100 zł, więc w przeliczeniu na miesiąc jest to 8,30 można powiedzieć, więc nie są to duże kwoty. Po przekroczeniu tego darmu czasu dziennego, czyli przypomnę 90 minut dziennie, każdy będzie płacił 5 groszy za minutę. Ale jeżeli ktoś nie chciałby kupować abonamentu, tylko po prostu skorzystać jednorazowo z takiego systemu lub tam kilkukrotnie w ciągu miesiąca, to może po prostu wypożyczyć na minutę i jest to wtedy stawka większa niż przy abonamencie, bo jest to 10 groszy za minutę. Mieszkańcy gmin, w których będzie funkcjonował system roweru metropolitalnego, mogą wziąć udział w konkursie, który polega na wymyśleniu nazwy. Powinna ona nawiązywać do obszaru metropolitalnego, rowerów, mobilności miejskiej i składać się z maksymalnie 2 wyrazów. Tak jak mamy nazwę Wawelo czy też Veturilo, to też chcielibyśmy, aby tutaj na obszarze metropolitalnym taki system miał swoją nazwę. Czekamy na propozycje mieszkańców całego obszaru metropolitalnego. Po 8 kwietnia specjalna kapituła konkursu zbierze się i wytypuje od 3 do 5 nazw z tych wszystkich zgłoszonych. I od 16 kwietnia do 22 mieszkańcy po raz kolejny będą poproszeni o udział jakby w całym tym procesie i będą wybierać już tą ostateczną nazwę dla systemu. Myślę, że warto wziąć udział, dlatego że nagrody są bardzo ciekawe. Ta nagroda główna dla tej nazwy, która zostanie wybrana jako jedyna, to jest 6-letni karnet na użytkowanie systemu roweru metropolitalnego. Oprócz tego będą też nagrody roczne, abonamenty, vouchery do kina, więc myślę, że tych nagród jest bardzo dużo. No i zapraszamy na stronę rowermetropolitalny.pl. Tam jest specjalny formularz do zgłaszania tych nazw i tam będzie można też głosować w ramach tego konkursu.